Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, Binance Pay notuje rosnące zainteresowanie w Afryce, Azji Południowej oraz państwach suwerennych. Według dyrektora regionalnego Binance, kraje Afryki, Azji Południowej oraz Europy Wschodniej używają Binance Pay jako środka płatności za towary i usługi. Uruchomiona w 2021 roku usługa płatności przyciągnęła ponad 120 milionów użytkowników. Oczekuje się także, że strategiczne partnerstwo z WooCommerce zwiększy zasięg Binance Pay. Szacuje się, że blisko 40% platform korzysta z pluginu e-commerce, a integracja pozwala użytkownikom dokonywać płatności w ponad 70 różnych tokenach. Użytkownicy mogą także płacić za takie usługi jak Uber czy Bolt bezpośrednio w aplikacji i zapłacić poprzez Binance Pay bez przechodzenia do jakiejkolwiek innej zewnętrznej aplikacji. Binance Pay zaznaczył także swoją obecność na Ukrainie jeszcze przed rozpoczęciem wojny poprzez partnerstwo z lokalną siecią supermarketów oraz siecią stacji benzynowych. Wspomnieli także o chęci współpracy z takimi gigantami jak PayPal, dzięki czemu użytkownicy mogliby wykorzystać Binance Pay jako jeden ze sposobów płatności. Tymczasem PayPal uruchomił własną usługę kryptowalutową, która umożliwia użytkownikom kupowanie Bitcoina oraz innych kryptowalut za walutę fiat. Jak podaje portal Being Crypto, firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem udało się włamać do portfela sprzętowego Trezor, wykorzystując 3-letniego exploita. Firma Unciphered opublikowała film, w którym twierdzi, że udało im się włamać do portfela sprzętowego Trezor Model T. Rozebrali oni urządzenie, a następnie wyjęli płytkę drukowaną, która została podłączona do ich zaawansowanego sprzętu, przy pomocy którego skutecznie udało im się wyodrębnić oprogramowanie układowe. Następnie wykorzystano potężne procesory graficzne, aby wyciągnąć PIN z urządzenia. Firma twierdzi, że aby to osiągnąć, musieli także opracować exploit oraz napisać niestandardowy kod, co, jak twierdzą, było niezwykle trudne. Co ciekawe, współzałożyciel firmy twierdzi, że exploita nie można naprawić za pomocą aktualizacji oprogramowania układowego i aby pozbyć się zagrożenia, Trezor musiałby wycofać wszystkie swoje produkty, czego prawdopodobnie nie zrobią. Trezor w odpowiedzi stwierdził, że jego zespół nie ma wystarczających informacji na temat tego konkretnego włamania oraz że prawdopodobnie wykorzystano metodę RDP Downgrade, oznaczoną jako potencjalne zagrożenie już na początku 2020 roku. Jak wtedy mówiono, atak RDP Downgrade jest precyzyjnym atakiem, którego celem jest luka sprzętowa mikrochipów STM32 używanych w portfelach Trezor One oraz Trezor T. Atak wymaga fizycznej kradzieży urządzenia, a także niezwykle wyrafinowanej wiedzy technologicznej oraz zaawansowanego sprzętu. Wygląda więc na to, że żaden portfel sprzętowy nie daje tak naprawdę 100% bezpieczeństwa, pomimo tego, co obiecują producenci. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Coinbase nawiązuje współpracę z Bitpanda, aby umożliwić europejskim bankom oferowanie kryptowalut klientom. Jak podaje Watcher Guru, dzięki najnowszej umowie licencyjnej Bitpanda pozwoli Coinbase dostarczyć regulowaną infrastrukturę tradingową bezpośrednio do banków poza Stanami Zjednoczonymi. Coinbase zostanie także dodany jako dostawca płynności dla Bitpandy. Jak podaje artykuł, austriacki Raiffeisen Landesbank, francuska firma fintech Lydia, niemiecki neobank N26 oraz brytyjski Plum już korzystają z usługi. Dyrektor operacyjny Bitpandy zwrócił uwagę, że choć ubiegłoroczna kryptozima okazała się brutalna, to banki chcą mieć możliwość oferowania klientom aktywów kryptograficznych. Podkreślił, że ma to miejsce zwłaszcza w Europie, biorąc pod uwagę przyjęte niedawno ramy regulacyjne MiCA. Jak mówi, banki widzą, ile pieniędzy klientów wypływa do firm kryptograficznych. Jak dodaje, banki rozumieją, że nie chcą tracić możliwości oraz jak wielu klientów byłoby zainteresowanych usługą, jeśli będą mieli wystarczające zaufanie do całego procesu. Obie firmy zamierzają wspólnie pracować nad osiągnięciem celu, jakim jest szeroka adopcja kryptowalut na całym świecie. Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy.
Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić Bitcoina, jak obsługiwać portfel MetaMask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!